Dobra postawa w rozgrywkach jesiennych i w okresie przygotowawczym napawa optymizmem. Co pan myśli o tym? No ja myślę jak najbardziej, że w końcu wejdziemy, bo już staramy się 2 lata o ten awans do wojewódzkiej ligi. Znaczy do okręgówki? Do okręgówki, no bo to tak mówimy. Panie Andrzeju, czy jest klub ewentualnie przygotowany na taką okoliczność awansu? No jesteśmy, jakby powiedzieć, przygotowani, bo już od 2 lat staramy się o wejście do tej ligi okręgowej i myślę, że awans się należy nam, przydałby się, bo po prostu chłopcy się starają i zbieramy się jakieś większe siły, no i myślimy o tym awansie. Czy macie jakieś poparcie gminy, sponsorów? No, zwłaszcza to jest urząd gminy, no sponsorzy są, ale to są bardzo nikłe pieniądze, no, także tylko i wyłącznie urząd gminy. Chciałbym się zapytać o Łukasza Nowaka, to jest chłopak, który praktycznie strzela na zawołanie. No wychodzi mu te strzelanie, no grał troszkę w Kolopiskach, był też na Kamiskich Młynach, no ale wrócił z powrotem i myślę, że zostanie już. Więcej nie będzie się więcej nigdzie wybierał, no jest dobry, no jednym słowem no, świadczy o tym Król Strzelców w zeszłym sezonie. W tej chwili też przewodzi w tabeli strzelców A-klasy, plus do tego w okresie przygotowawczym strzelił bodajże 18 bramek. No tak, no nie da się ukryć. No tak samo w turnieju sołeckim, który organizujemy na hali, też jest Król Strzelców. No, myślę, że dalej będzie Król Strzelców. To jest kwestia tego, czy on pozostanie w tym klubie. Wie pan co, no obiecał, że już nigdzie nie pójdzie, no ale my na Hama zawodników nie trzymiemy na to, żeby go zmuszać, żeby musiał tu zostać. Czyli trzyma pan go za słowo. Pan jako prezes z 14-letnim stażem, tak? No 14 lat prezesem, ale od 15 roku życia jestem związany z klubem. Zaczynałem od juniorka, przez seniora do długich lat i teraz jestem prezesem. No a trzymam go za słowo Łukasza Nowaka, bo to jest przecież od brata syn. A jestem wujkiem, no myślę, że mi nie wywinie numeru zaś. Liczy pan na awans w rodzinnym gronie? Wie pan co, kiedy żeśmy już awansowali do tej ligi okręgowej i wtedy grało 9 Nowaków, a sędziował pan Nowak, sędzia, który miał uprawnienia 4. ligę, 3. ligę i to właśnie graliśmy ze Skrom, żeśmy wygrali i awansowaliśmy do ligi okręgowej i było 9 Nowaków. Dziękujemy i życzymy tego awansu. Ja dziękuję bardzo.